dzieje się to za naszą granicą, to nie możemy jakby tak bardzo trzeźwo spojrzeć na to i podejmować decyzji, bo jesteśmy pewnie stymulowani cały czas medialnymi informacjami. Niektóre są oczywiście prawdziwe, ale też są na pewno jakby troszkę naciągane niektóre. No witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Dzisiaj taki odcinek o wadach i zaletach mieszkania w Polsce i wadach i zaletach wyjechania na emigrację w 2022 roku. I moi drodzy, dzisiaj jak widzicie z zewnątrz jest piękna pogoda, jest wiosna, jest 17 stopni. Za mną jest piękny krajobraz, tam widzicie jezioro Loch Lomond, a za tym jeziorem widać już zaczynają się góry, tak zwane Highlands. To są najwyższe szkockie góry. Jak ktoś nie był w Szkocji, a chce tu przyjechać, no to polecam między innymi to miejsce. To jest miejscowość Las. W poprzednim filmie pokazywałem Wam tą miejscowość, także jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam teraz do tego filmu. Zakładkę teraz widzicie na ekranie. Ale już przechodząc do tematu, moi drodzy, no powiem najpierw o wadach i zaletach wyjechania na emigrację w 2022 roku i będę się opierać na Wielkiej Brytanii, ponieważ ja tutaj mieszkam. Więc jedną z zalet to już widzicie za mną. Piękne krajobrazy, cudowne powietrze. No, oddycha się po prostu pełną piersią. W Szkocji praktycznie nie ma przemysłu. A teraz, tak jak mówię, jestem na północy Szkocji. Tu już kompletnie nie ma przemysłu. Nie ma żadnych fabryk, są tylko farmy. Więc jakość oddychania, jakość powietrza jest tutaj no wow. No i w zasadzie trochę żartobliwie o tym powiedziałem, ale tak teraz wnioskuję, że to jest słuszna zaleta, no przecież ważna jest jakość powietrza, tak, w naszym życiu, nawet bardzo ważna. No ale teraz przechodząc już do takich konkretów, które Was mogą najbardziej interesować, no to zacznę najpierw, powiem o trzech wadach mieszkania, wyjazdu na emigrację w 2022 roku i o trzech zaletach i także o trzech wadach pozostania w Polsce i o trzech zaletach pozostania w Polsce. Rozumiecie, o co chodzi? Trzy, cztery trójki. A więc pierwszą wadą wyjazdu na emigrację, no to jest taka dość oczywista wada, która tak naprawdę dotyczy każdego kraju, a przynajmniej większości krajów na świecie. Teraz wyjazd na emigrację to nie jest już wyjazd zarobkowy, tak jak nasi rodzice czy dziadkowie wyjeżdżali w latach 80. i 90. do Stanów Zjednoczonych i zarabiali w krótkim czasie kupę forsy na dom i jeszcze w ogóle wyposażali całą rodzinę w fajne gadżety. I to, że nie da się zarobić, szybko wrócić i tak naprawdę koszt życia gdziekolwiek w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie jest dużo wyższy niż w Polsce, więc to nie jest tak, że zarobicie 2000 euro w Niemczech, czy tam powiedzmy 1500 funtów w Wielkiej Brytanii i odłożycie 1000, czy tam, nie wiem, czy tam 700, 800. Także no to jest powiedzmy ta wada, bo nie ma tak, jak było w latach 80., 90., czy tam z 15 lat temu w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej, bo jeszcze z 15 lat temu tutaj w Unii Europejskiej stosunek zarobków do cen był korzystniejszy, także można było tutaj o wiele więcej zarobić i wiele więcej odłożyć w krótszym czasie. Także to jest wada, która tak naprawdę będzie dotyczyć, no wydaje mi się, każdego następnego roku. Kolejną wadą wyjazdu na emigrację to jest, moi drodzy, taka niepewna sytuacja polityczno-gospodarcza tak naprawdę na całym świecie obecnie. No i dotyczy to też Polski, tak? To mógłbym tą wadę podpiąć też pod Polskę, co w zasadzie zrobię za chwilę. No wiemy dobrze, że przez 2 lata przeżywaliśmy pandemię, teraz przeżywamy różne konflikty, szczególnie ten, który jest za naszą wschodnią granicą. I takie konflikty jak ten na Ukrainie będzie wpływać tak naprawdę na politykę i gospodarkę przynajmniej całej Europy, ile nie całego świata. Dlatego nie wiemy, jak to będzie wyglądać tutaj za parę miesięcy w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy we Francji. No bo ceny galopują, wszystko rośnie i nie możemy tego przewidzieć, czy te podwyżki będą tak dotkliwe w Europie Zachodniej, że już kompletnie nie będzie się dało tutaj nic odłożyć
czy po prostu nadal będzie ten stosunek zarobków do cen korzystniejszy niż w przypadku Polski. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Także to jest kolejna wada wyjazdu na emigrację w roku 2022, moi drodzy. Kolejna wada, bo ja tutaj tylko chciałem o takich głównych, tak jak mówiłem, trzech wadach i trzech zaletach powiedzieć, bo oczywiście możemy tutaj tą listę rozszerzyć, ale chodzi mi o te główne wady, które jakby są istotne w roku 2022. Czyli kolejna wada to są takie, ja bym to powiedział, nienamacalne wartości, ale jak najbardziej bardzo ważne dla każdego nas, Polaka, wydaje mi się, patrioty, czyli kwestia patriotyczna, bo no, dużo osób wiem, że wstrzymało się z wyjazdem, bo wiem, że dużo Polaków chciało wyjeżdżać w roku 2022, zanim jeszcze wybuchł ten konflikt na Ukrainie, i wiem, że bardzo dużo Polaków się wstrzymało z tą decyzją, wstrzymało się z wyjazdem na emigrację. Wiem, bo no, kontaktuję się z różnymi osobami, żeby zbierać te dane, bo są właśnie te kwestie patriotyczne, co będzie jakby czasem eskalował konflikt na Polskę. Znaczy, to nie są moje myśli, tylko ja po prostu mówię o tym, co sądzicie, co będzie, no właśnie, jakby ten konflikt czasem eskalował, takie patriotyczne wartości was zatrzymują. Ja oczywiście tego nie krytykuję, broń Boże, tylko po prostu mówię, o co chodzi. Także to jest wada, bo jeżeli ktoś jakby, no bo prawie każdy, kto teraz wyjedzie na emigrację, szczególnie z tej męskiej populacji, to dla niego właśnie będzie to duża wada, bo prawdopodobnie będziecie mieć wtedy, nie wiem, jakieś wyrzuty sumienia, nie będziecie mogli spać spokojnie, bo będziecie sobie wmawiać, że nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy postąpiłem patriotycznie, czy wręcz niepatriotycznie, co ja zrobiłem, zamiast zostać w kraju. Czyli po prostu będziecie mieli jakby takie zszargane sumienie. No, z tego, co właśnie ja obserwuję i to, co mi się udało właśnie przeanalizować na podstawie wypowiedzi Polaków, i ja oczywiście bardzo rozumiem, jak najbardziej rozumiem takie myśli. Także to by była wada dla osób, to by była ta trzecia wada dla osób, które by wyjechały z Polski teraz na emigrację, i no i te osoby nie mogłyby sobie prawdopodobnie z sumieniem jakby poradzić, więc warto się nad tym bardzo dobrze zastanowić. Teraz o zaletach wyjazdu na emigrację w 2022 roku. Moi drodzy, moim zdaniem jedną z głównych zalet to jest to, że przynajmniej jak na razie przez okres najbliższych kilku tygodni, może miesięcy, ta sytuacja tutaj, jeśli chodzi o stosunek cen do zarobków, będzie nadal jeszcze dużo korzystniejszy niż w Polsce. Czyli nadal tutaj kupisz więcej za godzinę pracy niż w Polsce, tak? I tak to się przelicza. Oczywiście, że to się przelicza. Tu ktoś powiedział, że nie można tak liczyć. No ale dlaczego nie można tak liczyć? W Polsce, dajmy na to, pracujesz 160 godzin i sobie oblicz, co kupisz za 160 godzin. Tu pracujesz 160 godzin, dajmy na to, i też sobie oblicz, co kupisz tu za 160 godzin. Czyli ten stosunek zarobków do wydatków jest nadal tutaj lepszy, więc to jest na pewno zaleta. Kolejna zaleta wyjazdu na emigrację w 2022 roku, moim zdaniem, moi drodzy, tutaj macie na zachodzie na pewno większe szanse znalezienia pracy nadal niż w Polsce. No ktoś mi teraz powie, że co ty głupoty opowiadasz, ale pomyślcie, mamy już 2 miliony uchodźców z Ukrainy, a będzie ich o wiele więcej. I na pewno tym ludziom trzeba będzie dać pracę, czyli konkurencja na rynku pracy się znacznie i to gwałtownie w krótkim czasie wzrośnie. W krótkim czasie, właśnie to jest najważniejsze, bo gdyby przybyło do Polski, nie wiem, 5 milionów Ukraińców, ale w czasie, moi drodzy, nie wiem, 3-4 lat, to jakoś by te miejsca pracy nie były tak jakby pożądane nagle w krótkim czasie. A teraz trzeba będzie tym ludziom w krótkim czasie dać pracę. Ci ludzie nie przybyli przez 3-4 lata, tylko przez 3 tygodnie przybyło już 2 miliony osób. Rozumiecie, co mam na myśli? Więc moim zdaniem konkurencja na rynku pracy będzie tak ogromna w Polsce, że na pewno kraje z Europy Zachodniej w tym momencie oferują, no, mają znacznie większą podaż pracy, tak? A szczególnie w Wielkiej Brytanii. Także to jest na pewno zaleta wyjazdu na emigrację. Kolejna zaleta wyjazdu na emigrację w 2022 roku. To jest, moi drodzy, według mnie bardzo istotna
bardzo istotna kwestia. To jest możliwość spojrzenia na sytuację na Ukrainie z perspektywy takiej neutralnej. Jeżeli jesteśmy w Polsce blisko tego, co się dzieje, no blisko tak geograficznie, to wydaje mi się, że wiele osób, ja tu od razu chcę powiedzieć, że ja nie pochwalam konfliktu, wręcz przeciwnie, potępiam w 100% konflikt, jaki jest na Ukrainie, potępiam każdą wojnę i po prostu szczerze obżałowuję tych ludzi, którzy muszą opuszczać swoje domostwa i uciekać, a już nie mówiąc o ludziach, którzy tracą życie. To jest po prostu coś okropnego i ja po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Także moi drodzy, tak, potępiam, oczywiście potępiam, tylko chodzi mi o to, że teraz ludzie, którzy są w Polsce, biorąc pod uwagę to, że dzieje się to za naszą granicą, to nie możemy jakby tak bardzo trzeźwo spojrzeć na to i podejmować decyzji, bo jesteśmy pewnie stymulowani cały czas medialnymi informacjami. Niektóre są oczywiście prawdziwe, ale też są na pewno jakby troszkę naciągane niektóre informacje medialne. Dlatego no, wydaje mi się, że ciężko nam jest trzeźwo spojrzeć na problem, na kwestię życiową. Skupiamy całą swoją energię i cały swój czas właśnie na tym, co dzieje się na Ukrainie. I jeszcze raz mówię, jest to okropna tragedia, no ale życie się też toczy dalej, więc wydaje mi się, że będąc na emigracji można trzeźwiej spojrzeć na tą kwestię i łatwiej podejmować decyzje o własnej przyszłości, no bo poza tym, że toczy się ten brutalny konflikt na Ukrainie, to mamy jeszcze własne życie i powinniśmy jakby planować też własną przyszłość. Także mam nadzieję, że nie wyszło z tego masło maślane, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. No i kolejna zaleta na rok 2022, jeśli chodzi o wyjechanie na emigrację, no to jest oczywiście no lepsze życie, tak? Lepsze życie. Nadal to życie jest tutaj lepsze, nadal tu możemy planować i nadal tu możemy realizować swoich pasji i swoich marzeń i perspektywy rozwojowe nadal są lepsze. Więc i to się tak naprawdę powinno odnosić do pierwszego punktu, kiedy mówiłem, że rynek w pracy w Polsce będzie bardzo konkurencyjny. Tak, oczywiście, tutaj nadal możemy zainwestować szybciej jakieś pieniądze, odłożyć jakieś pieniądze na inwestycje. Tutaj jest mniejsze ryzyko właśnie ponoszenia jakichś inwestycji, bo prędzej ci tutaj biznes wypali niż w Polsce i generalnie są różne programy, na przykład w Europie Zachodniej, w krajach Unii Europejskiej czy w Wielkiej Brytanii są różne programy dla młodych biznesów, które są no, o wiele bardziej korzystne niż w Polsce. Wiem, bo się mniej więcej orientowałem, sam tutaj działam w kilku małych biznesach, więc wiem, jak to wygląda. Także tak, możliwość samorozwoju ogólnie, to chciałbym tak ująć, nadal jest w Europie Zachodniej, czy w Wielkiej Brytanii, czy pewnie w Kanadzie, no w Stanach Zjednoczonych to już różnie bywa. A teraz o wadach i zaletach mieszkania, pozostania w Polsce. No to oczywiście zaletą pozostania w Polsce pierwszą to jest to, że jesteśmy w swojej ojczyźnie i nie mamy tutaj żadnych jakby rozkminek. Nie mamy jakby możliwości borykania się ze swoimi wyrzutami sumienia. Po prostu jestem w Polsce, nie wyjechałem. Jestem w razie czego, w razie gdybym chciał się zaciągnąć na przykład do wojska, gdyby była taka potrzeba. Jestem na miejscu, nie opuściłem ojczyzny. I to jest na pewno zaleta, czyste sumienie, tak? Zaletą jest też na pewno to, że życie jest jednak tańsze niż za granicą. I chociaż, no tak jak mówiłem, no tu ciężko mi mówić o tej zalecie, no bo ten, no wiadomo, co się z rynkiem pracy będzie działo przez uchodźców, którzy pojawili się w Polsce, czyli będzie bardzo konkurencyjny, ale nadal jeszcze możemy gdzieś tam sobie wygrzebać jakąś pracę i nadal jak mamy, nie wiem, tanie mieszkanie albo dzielimy to mieszkanie z rodzicami, to nadal możemy jeszcze w miarę swobodnie żyć albo mamy może jakiś domek na wsi założyć, możemy sobie ogródek, hodować sobie coś tam sobie dorabiać, sprzedawać, nie wiem, jakieś jajka, kury i jakoś można sobie żyć. Także to jest zaleta, że jednak to życie w Polsce jest tańsze i coś tam można jakoś przeżyć, tak? Moi drodzy, kolejna zaleta, trzecia zaleta mieszkania w Polsce, no to jest przede wszystkim bycie u siebie i przebywanie we własnym środowisku, w tym środowisku, w którym się urodziliśmy, posługiwanie się swoim własnym językiem, i przebywanie wśród rodziny, czyli eliminacja tak samo tęsknoty, takich właśnie emocji jak tęsknota, bo wręcz wbrew pozorom jest to bardzo istotne przy wyjeździe na emigrację. Osoby, ja tutaj znam mnóstwo osób, które po prostu
popadły w depresję, a wiedzie im się naprawdę dobrze, prowadzą tu jakieś biznesy albo zarabiają jakieś naprawdę fajne pieniądze, ale popadły w depresję z powodu tęsknoty, z powodu niemożliwości asymilacji, przystosowania się do tutejszego środowiska, czy tutejszego po prostu otoczenia, czy tutejszej kultury, i te pieniądze, które zarabiają, to w zasadzie im się na nic nie przydają, bo po prostu mają jakieś depresje, nerwice i tak naprawdę więcej tych pieniędzy wydają na lekarzy czy leczenie. Także to jest bardzo istotne, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No i co, no mógłbym wymieniać więcej zalet mieszkania w Polsce, ale ja, tak jak mówiłem, wymieniam te zalety i wady dotyczące roku 2022. To dlaczego o tęsknocie powiedziałem w roku 2022, dlaczego ta tęsknota jest taka ważna? No dlatego, że właśnie to by nawiązywało do konfliktu na Ukrainie, bo ta tęsknota pewnie będzie jeszcze teraz większa, bo ja wiem to po sobie. Ja mieszkam na emigracji 13 lat i odkąd się dzieją takie nieciekawe rzeczy na świecie, jak pandemia i teraz konflikty zbrojne, to ta moja tęsknota jeszcze bardziej urosła, bo wiem, że mam swoją rodzinę i wiem, że ta rodzina się tam martwi, wiem, że ta rodzina przeżywa jeszcze gorsze chwile, no bo ja tutaj z perspektywy odległościowej troszkę inaczej na to patrzę, a moja rodzina będąca tam na miejscu trochę inaczej na to patrzy. Dlatego ta tęsknota jest tym bardziej istotna w roku 2022. Jeśli chodzi o wady mieszkania w Polsce, no to w zasadzie wadą jest jednak to, co już o czym wspomniałem na początku, mówiąc o zaletach bycia na emigracji, czyli rynek pracy, który stanie się bardzo, bardzo, bardzo taki zamieszany, taki chaotyczny, no bo mamy już 2 miliony uchodźców, będzie ich pewnie z 5 milionów albo ze 7, więc konkurencja na rynku pracy po prostu eksploduje. Więc to jest ogromna wada i to odczujemy już na pewno w 2022 roku. Szalejące ceny w Polsce, tutaj w Wielkiej Brytanii też ceny idą w górę i nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale ja to porównywałem już wielokrotnie i zanim właśnie o tym teraz Wam powiem, to chcę Wam powiedzieć, że analizowałem to już wielokrotnie. Ten stosunek, ta szybkość wzrostu cen i ta prędkość inflacji jest o wiele niższa tutaj, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, bo mam też znajomych, czy we Francji też mam znajomych. W krajach zachodnich ta galopująca inflacja nie jest aż taka galopująca, czyli te ceny będą gwałtowniej rosły w Polsce i w Polsce na pewno w roku 2022 odczujemy to na własnej skórze o wiele bardziej. I kolejną wadą, już trzecią i ostatnią wadą mieszkania w Polsce. Oczywiście wad jest więcej, tylko tak jak mówię tu o trzech wadach i trzech zaletach. Więc tą trzecią wadą, którą chciałem poruszyć, no to jest właśnie ta niekorzystna sytuacja polityczna powiązana z konfliktem. Ja osobiście uważam, że nie powinno być problemu z eskalacją konfliktu, czyli ten konflikt nie powinien eskalować na Polskę, ale oczywiście nie jestem specjalistą, nie jestem politykiem, nie jestem wojskowym, więc nie mogę Wam tu profesjonalnie na ten temacie wypowiadać. Mam nadzieję i wydaje mi się na podstawie tego, co mówią ludzie, którzy są 4, 5, 10, 20-krotnie mądrzejsi ode mnie, mam nadzieję, że ten konflikt nie będzie eskalował. Ale gdyby, nie daj Boże, eskalował, no to będąc w Polsce na pewno to życie nie zrobi się łatwiejsze, tak? Nie zrobi się zdecydowanie łatwiejsze i ktoś tu mówi, może mi teraz powiedzieć, no to dlaczego namawiasz do ucieczki? No nie namawiam nikogo do ucieczki, broń Boże, nikogo nie namawiam do ucieczki, tylko po prostu chcę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju wada, tak? Bo będąc za granicą gdziekolwiek, ja tutaj też nie chcę namawiać nikogo, ale będąc za granicą gdziekolwiek na przykład, to zawsze możesz prędzej pomóc swojej rodzinie, nawet ją ściągnąć do siebie na parę tygodni, na parę miesięcy, żeby pomieszkali i, że tak powiem, przeczekali ten cięższy czas, a będąc w Polsce, nie mając żadnych, że tak powiem, kontaktów za granicą, no to tak naprawdę w razie czego, nie daj Boże, utkniesz z rodziną w tym kraju i wszyscy będziecie na siebie się patrzeć i obżałowywać się nawzajem, a dookoła jest niespokojnie. No, wiem, że to tak troszkę też zamieszałem teraz, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Nie chodzi mi o ucieczkę z kraju, bo ja też nie jestem osobą, która by uciekała. Nie jestem, że tak powiem, nie wiem, rodzajem dezertera czy tchórza, bo o tym też już opowiadałem, o tchórzostwie w jednym z moich odcinków, tylko uważam, że będąc za granicą, mamy potencjalnie dużo większą szansę, że możemy jakoś rozwiązać ten problem w razie pojawienia się konfliktu w Polsce. Natomiast będąc cały czas w Polsce,
takiej szansy rozwiązania tego problemu, który wynika z konfliktu na przykład zbrojnego, takiej szansy w zasadzie już wtedy nie mamy. Oczywiście ja uważam, że ta trzecia wada, o której teraz wspomniałem, mieszkania w Polsce, pozostania w Polsce, nie będzie jakby, nie zrealizuje się, tak uważam, że się nie zrealizuje, ale oczywiście takie ryzyko jest, dlatego musiałem o tym wspomnieć, mówiąc o roku 2022. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się chociaż troszkę podobał ten film i mam nadzieję, że się włączycie w rozmowę. Trzymajcie się, jestem Marcin, Wy jesteście na kanale Bez Ściemy, a za mną jest jezioro Loglomond i Highlands. Cześć.